Wyłudzają pieniądze pod pozorem akcji charytatywnych i różnego rodzaju zbiórek pieniężnych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Kępno sprawę zgłosiła radna Krystyna Możdanowska. Jak się okazało, w niezwykle łatwy sposób dało się oszukać wiele osób w Ostrówcu, jednak nie tylko tam wyłudzacze próbowali swoich sił. Sam wpłaciłem 20 zł, ale kiedy poprosiłem o jakieś dokumenty, okazało się, że nie posiadali takowych, które byłyby wiarygodne. Chciałem zadzwonić na Straż Miejską, ale kobieta, która prowadziła zbiórkę, wsiadła nagle w samochód i szybko odjechała, powiedział nam radny Eugeniusz Przybył. Co gorsza, naciągacze jakimś cudem posiadają dokumenty potwierdzone pieczątką i podpisem sołtysa Ostrówca, o czym poinformowała podczas sesji Rady Miasta Krystyna Możdanowska. Przyjeżdża samochód, wysiadają tam kilka osób, podchodzą do pana sołtysa, pan sołtys przybija im pieczątkę i chodzą po mieszkaniach zbierając jakieś tam datki na dzieci chore, kalekie. No, kiedy tam dochodzi do pytania, twierdzą, że jest to legalna zbiórka, ponieważ pan sołtys o tym wie, że mają zbierać i przykłada im pieczątkę, pokazując na jakiejś karteczce, że mają przybitą tą pieczątkę. Po kilku tam jakichś tam dniach okazuje się, że jest to w porozumieniu z urzędem gminy, z panem sołtysem, że ten wykaz będzie wisiał w urzędzie gminy. To zbierały takie osoby w średnim wieku, po prostu przypominające nawet uczniów ze szkoły średniej. Tłumaczą się, że mają jakąś punktację, coś takiego. Jeżeli osoby prowadzące zbiórkę spotkały się z odmową wpłaty na liście, wpisywały 0, ale idąc już do sąsiada, przerabiały tą kwotę na przykład 80 zł, aby wyglądało, że wszyscy wpłacają. W ten sposób oszuści wpływali na ambicje kolejnych mieszkańców, a każdy z nich nie chciał być gorszy i także dokonywał wpłaty. No widocznie ta ekipa, która chodziła, zauważyła, że jest to ofiarna wioska. Za kilka dni pojawiła się następna, już w starszym wieku, zbierając na cegiełkę. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że właśnie ta, co pierwsze chodziła, zbierając tą punktację, ponoć tak się tłumaczyli, to dawała kasetę, czy tam z papieżem, nagraniem, czy coś takiego. W zależności do jakiego domu weszła, jak starsza, to z papieżem, no bo wtedy większą jakąś tam otrzymała kwotę. Następna firma, która chodziła, to już były osoby starsze, niby na cegiełkę. Radna Krystyna Możdanowska złożyła zapytanie do Rady Miasta w imieniu mieszkańców Ostrówca, którzy zdezorientowani nie wiedzą, jakim cudem znalazła się pieczątka sołtysa na dokumencie, którym posługiwali się oszuści. Czy pan sołtys ma prawo podać taką pieczątkę? No bo mieszkańcy jednak jak wchodzi do domu ta osoba, pokazując pieczątkę, że ona po prostu otrzymała i jest to legalna zbiórka. Tu nie chodzi o to, żebym po prostu coś tam negocjowała na temat sołtysa, ale żeby może z nieświadomości przykłada tą pieczątkę. Czy ma takie prawo, czy nie ma? Proszę odpowiedzieć. Jest osobą zaufania publicznego, którym państwo żeście powierzyli tej osobie działania na wioskach. No do jego rozsądku należy, czy tą pieczątkę przybije, czy nie. Każda sytuacja jest różna. Naciągaczy dzisiaj, nawet i telefonicznych, jest bardzo dużo na różne cegiełki i różne sprawy. Trudno mi się tu odnieść, czy powinien przybijać pieczątkę. Na pewno z rozsądkiem. Jeżeli przybija tą pieczątkę jakimś osobom, no to w jakiś sposób no darzy ich zaufanie. No to musicie sami jako mieszkańcy no, przepytać, dlaczego w ogóle to zrobić. Każda sytuacja jest inna i trudno mi się odnieść do tego. Nie wiem, czy przepisy prawne regulują sprawy użycia pieczątki. No, odpowiada osoba, ponieważ widnieje tam podpis właśnie z imienia i nazwiska osoby, która przybija tą pieczątkę. Ona jak gdyby daje mandat swojego zaufania. Prawdopodobnie te same osoby chciały dostać odpowiednią pieczątkę od sołtys Myjomic, Pauliny Solskiej. Szanowna Panią, mamy dla Pani serduszko. Ja mówię, a w czym ono się ma wiązać? No, pozwolenie na uzyskanie pieczątki, żeby Pani nam przyłożyła. Ja mówię, przepraszam Państwo, ja pytam, Państwo macie pozwolenie albo z powiatu, albo z gminy, że jesteście tu władni, udostępni, chodzić po moim terenie. My mamy na całą Polskę, pokazuje mi Pan taki w łańcuchu uzbrojony,
że ma z Wrocławia wystawione pozwolenie. Ja mówię, no to jest trochę inne województwo. Ja mówię, proszę najpierw zapytać wyższe władze, powiat albo gmina, o tym decyduje. Moja pieczątka jest nie do tego celu, bo ja jednocześnie biorę odpowiedzialność, że wyrażam Państwu zgodę na zbieranie po moich mieszkańcach. Jest godzina późna w nocy, prawie już ciemno. Ja mówię, jest dużo ludzi w kościele, bo aktualnie było w kościele, droga krzyżowa, ja wam w domu zbieram podatek. I mówię, proszę ode mnie nie oczekiwać takiej zgody. Panowie mówią tak, a proszę panią, ale my tu robimy dobrą robotę, bo my zbieramy punkty, na studiach jesteśmy. Ja mówię, panowie, to jest taka rzecz, że moja wnuczka też studiuje i żadnych punktów zbierać nie może. To poszli panowie, to my tak będziemy zbierać. Ja mówię, aż was Straż Miejska nie zidentyfikuje i po prostu dam znać, żeby was wylegitymowano. To poszli dalej, dowiedziałam się, że tam dalej na Ostrówcu, jak już dotarli do Ostrówca, to mówili, że ich ksiądz popiera i ludzie potem do księdza mówili. Panowie, być ksiądz, bo jakieś znowu dziecko mówi, ma pod opieką, bo zbierali na chore dziecko. A jeszcze ja powiedziałam tak, panowie, mój temat, moja wioska nie będzie państwu niczego wspierała, dlatego że ja mam chore dziecko, które zbiera aktualnie 60 tysięcy dolarów. Ile? Ja mówię, tyle, jak pan słyszy. Ja mówię, to dziękuję, my już mamy swoje potrzeby. No i panowie ode mnie poszli, ale zaraz się na dwa klucze zamknęłam, nie byłam pewna. Słyszę, że doszli do Ostrówca, tam dostali pozwolenie, panowie tam trochę przerabiali, jak potem im... Kiedy pytam sołtysa, czemu takie coś robi, jeżeli ja jestem tego zdania, że nie można, bo ludzie potem są zdezorientowani, jeżeli ja przyzwalam, to znaczy, że ja wiem, że to jest prawda. To on mi powiedział, że tyś też dała. Ja mówię, widziałeś, to mam pieczątkę, no to jak tak się nawzajem mamy popierać i odmawiać. A na Ostrówcu tam ponoć przerabiali kwoty, ten dał tyle, ten dał tyle. Także tak to wygląda. Różne firmy, grupy i osoby kręcą się na naszych sołectwach. My do końca nie wiemy, czy mają wymaganą zgodę na taką zbiórkę, czy nie, mówił radny Jan Blabusz, a zarazem sołtys Krążkowych. I tutaj cały czas różne firmy się przekręcają przez sołectwo i sołtys nie wie, kto to jest. Dlatego też, panie przewodniczący, prośba, ażeby jednak coś w tym kierunku zrobić. Policja do tej pory nie otrzymała zawiadomienia o tym procederze, jednak ze względu na niską szkodliwość wyłudzenia od pojedynczych osób trudno oczekiwać takiej skargi. Na każdą zbiórkę pieniężną wprowadzoną na naszym terenie jest wymagana zgoda starosty powiatu kępińskiego, podsumował przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Dobrowski. Co mi wiadomo, to na zbiórki publiczne jest wydawane specjalne zezwolenie przez starostę kępińskiego, czy starostę, który taką decyzję wydaje i dopiero wtedy można zbiórki publiczne organizować czy składać, ale za chwileczkę w sposób na pewno odpowiedni się wypowie pani burmistrz czy pracownicy za to odpowiedzialni.